Psychopaci są wśród nas. 8 objawów, które ich zdradzają. Kiedy ktoś właśnie próbuje zatłuc cię przy pomocy deski klozetowej, możesz z dużym prawdopodobieństwem podejrzewać, że albo bardzo mu podpadłeś, albo że jest psychopatą. Wtedy jednak jest już za późno, by coś z tym wnioskiem zrobić. Dlatego w USA bardzo dbają o to, by psychopatów wykrywać zanim ci dorwą się do desek klozetowych. Oto 8 wskazówek zebranych przez ekspertów FBI, które pozwolą podejrzewać, że osoba nie jest do końca normalna. Życie w czasie przeszłym. W rozmowie z zupełnie normalnym człowiekiem trudno doszukać się jakichś szczególnych upodobań do któregoś z czasów. W naturalny sposób posługujemy się przyszłym, teraźniejszym i przeszłym czasem, w zależności od tego, o czym w danym momencie mówimy. Tymczasem osoby chore nadużywają czasu przeszłego. Bardzo dużo czasu, dzisiaj, poświęcają na to, co było wczoraj. Psychopaci często żyją przeszłością, w której utknęły ich umysły i nie są w stanie się od niej uwolnić. Przyczyny i skutki. Wbrew temu, co próbują lansować zachodnie filmy, psychopaci bardzo rzadko na pierwszy rzut oka dają się rozpoznać. Nie siedzą w kawiarniach nerwowo zerkając na boki, a ich ręce nie trzęsą się, jakby dzierżyły niewidzialny wibrator. Wyglądają zupełnie normalnie, ale nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele na ich temat zdradza ich własny sposób mówienia. Jeżeli nadużywają tak zwanych ciągów przyczynowo-skutkowych, coś może być na rzeczy. W praktyce oznacza to ciągłe posługiwanie się konstrukcjami typu wynika z tego, w związku z tym, ponieważ... Praktycznie każde zdanie może w skrajnych wypadkach składać się z dwóch części. Twierdzenia właściwego i jego obszernego uzasadnienia. Mózg chorego tworzy wówczas własne standardy logiczne, którymi psychopata uzasadnia swoje działanie. Brak poczucia winy. Co by się nie działo, to zawsze nie jego wina. Psychopata, choć równie dobrze może to być przeciętny Polak, widzi nawet najdrobniejsze przewinienia innych. A kiedy sam nie dopilnuje czegoś naprawdę poważnego, zawsze znajdzie innego odpowiedzialnego za nieszczęście. Albo przejdzie nad problemem do porządku dziennego, jakby zupełnie nic się nigdy nie stało. Psychopaci zazwyczaj nie mają za grosz poczucia winy, ani poczucia odpowiedzialności. Są jak dzieci, po których zawsze posprzątają rodzice. Podstawowe potrzeby. Chory koncentruje się przede wszystkim na własnych podstawowych potrzebach. Bywa tak, że nie potrafi się skupić na dłużej na czymś innym. Potencjalny psychopata opowiada więc bardzo wiele o swoim mieszkaniu, jedzeniu czy ubraniach, zdradzając ponadnormatywnie dużo szczegółów i używając do tego co najmniej dwukrotnie więcej słów niż człowiek w pełni zdrowia. Aha, to czy ktoś gada non-stop o ubraniach nie musi oznaczać, że jest psychopatą. Może po prostu być kobietą. Zaprzeczenie. Psychopaci mają ograniczone postrzeganie świata, a ich umysł podąża sobie tylko znanymi drogami, obcymi dla ludzi zdrowych. Zawężony światopogląd sprawia, że chorzy nie są w stanie racjonalnie ocenić sytuacji, a potem tej oceny konsekwentnie się trzymać. Często zdarza się tak, że na wybrane pytanie psychopata nie chce odpowiedzieć, albo kłamie, ale już na pytanie o takim samym sensie, ale minimalnie inaczej sformułowane, odpowiada bez wahania i wprost. Psychopaci potrafią sobie zaprzeczyć nawet w tym samym zdaniu. Mowa ciała. W ostatnim czasie pojawiło się bardzo wielu ekspertów od mowy ciała, gotowych w każdej chwili zakrzyknąć oskarżycielsko: kłamiesz! Widząc, że ktoś mówi ze skrzyżowanymi na piersiach rękami. A fakt, że mówca stoi w samej podkoszulce na 20-stopniowym mrozie i cholernie marznie, nie ma dla oskarżyciela większego znaczenia. Niemniej jednak mowa ciała kompletnie rozmija się z tym, co mówi dana osoba. To kolejna cecha charakterystyczna dla osób cierpiących psychicznie. Manipulacja. Z tym akurat bywa różnie. Niemniej jednak niektórzy psychiczni opanowali do perfekcji umiejętność sterowania ludźmi. Do czego może to doprowadzić, łatwo sprawdzić, śledząc historię, kiedy osoby z poważnymi zaburzeniami stawały na czele rządów, ale również na dużo niższych szczeblach ma to znaczenie. Psychopaci czerpią satysfakcję ze skłócania ludzi. Manipulują nimi, a zapytani dlaczego, rzadko kiedy są w stanie odpowiedzieć. Ofiary psychopatów podkreślają, jak bardzo ich oprawcy byli dwulicowi i w jak wielkim stopniu nadużywali ich zaufania. Sztuczne łzy. Analiza przesłuchań osób chorych psychicznie pozwoliła wysunąć jeszcze jeden ciekawy wniosek. Mianowicie psychopaci nie potrafią płakać. To właśnie ten drobny szczegół może nieraz zdradzić winnego.
20 lat temu w Ameryce Susan Smith zgłosiła, że jej dzieci zostały porwane. Błagała o pomoc, apelowała, a nawet organizowała dramatyczne konferencje prasowe, podczas kiedy łzy lały się strumieniami. Tak przynajmniej wynikało z częstotliwości ich ocierania przez Susan. Problem w tym, że normalni ludzie płaczą oboma oczami naraz. Obie strony starają się równocześnie wycierać. Smith wycierała zaś tylko jedną, co zwróciło uwagę ekspertów. Wkrótce później naciskana przez śledczych kobieta przyznała, że żadnego porwania nie było, a dzieci osobiście utopiła razem z samochodem. Historia brzmi znajomo, prawda? Dopiero w 2024 roku, po 30 latach odsiadki, będzie mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe.